Panie Przemku, o co chodzi z tym blogiem, całym blogowaniem? Wszyscy są w szoku w Szczecinie, że można maila napisać, że można wejść poczytać w internecie. To niesłychane są rzeczy, jeżeli chodzi o pańską osobę. Jak do tego doszło? Nie wszystko robię własnymi rękoma, jak już wiecie, ale może wkrótce dowiecie się, czyje ręce robiły to wszystko, czego nie robiły moje ręce. A te ręce podaję wam i w sposób otwarty i klarowny będę przedstawiał wam tyle, ile jest palców u obydwu rąk, taką ilość filmów co 10 dni. Czyli generalnie ręce pełne roboty. Robota się w rękach pali. Fantastycznie. Ja to zauważyłem, że ma pan dzisiaj ze sobą jakiś komiks. O co chodzi? Co to za komiksy? Komiks dostałem, może zrobię więcej komiksów. Jest komiks o Dawidzie B. Dawida B., przepraszam, rysownika francuskiego, który już reklamowałem tu, rycerze Świętego Wójta, i o wrogach, czyli o Bliskim Wschodzie i Stanach Zjednoczonych. Naprawdę istotniejszy jest chyba katalog związany ze stuleciem muzeum, o którym to też stuleciu już opowiadaliśmy. Pokazywaliśmy katalog Święto Wiosny, tej samej barwy czerwonej. Ten katalog wyśmienicie prezentuje nam, czym dla Szczecina był budynek Muzeum Narodowego, Pałac Nauki i Sztuki. Jako ozdoba wbudowany w mieście przy wałach Chrobrego, gdzie mogły później cumować takie oto piękne okręty podwodne jak ORP Dzik, który... O, ciekawy temat, pan poruszył. Dobrze, tak. ORP Dzik, no, ale... Generalnie wszyscy wiedzą, że jest pan pacyfistą, panie Przemku. A tutaj zamiłowanie perwersyjne do okrętów marynarki wojennej. Dlaczego? Dziki jedzą żołędzie, jednak są dzikie. I to mnie intryguje, czy dzikość dzika, tej dzikiej świni, która wnętrznościami przecież najbardziej zbliżona jest do człowieka, czyli do wnętrzności świń, co najbliżej wnętrzności człowieczych. Stąd też masaże byli pierwszymi chirurgami. Interesują mnie zwierzęta duże gabarytowo, takie jak słonie, stąd też akcja w porcie szczecińskim. To nie jest słoń ani wieloryb, gdzie znaleźliśmy też kilka właśnie zdjęć z wyładunkiem słonia w zoo szczecińskim. Pozwoli pan, że panu wejdę w słowa. Te bestiariusze i zoologie fantastyczne intrygują mnie tym bardziej, że ludzie budują już dużo większe maszyny niż największe zwierzęta. I nazywają je właśnie tak, jak te duże zwierzęta, a przecież tych dużych zwierząt nie ma na nich miejsca. Czyli generalnie pańska fascynacja nie jest związana z marynarką wojenną, tylko ze zwierzętami. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z ciekawym człowiekiem. Przemysław Głowa, proszę państwa. Nie wieloryb. www.przemekgłowa.blogspot.com